Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Krwi Winam. I dziś będę robił już poboczne zadanie, takie jak Wam mówiłem w poprzednim filmie. I było to zadanie przemiana na 35 poziom. Jest to jakaś informacja w ogóle od Tris, którą dostałem w liście, że jakiś profesor tu ma. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, przecież. Zapomniałem w odcinku, gdy kończyłem ten dodatek zadania fabularne, o tym, że Regis mi coś tutaj zostawił koło łóżka. Zobaczmy właśnie co. Taka ważna sprawa, a o tym dość zapomniałem. O, jest. Jak to wziąć? Dobra, podnieść list od Regisa. No tutaj jest opis, nie będę czytał, bo za długie to jest. Wejdziemy i może w skrócie będzie napisane, co on robi. Urządzenie do tworzenia mutagenów. Czyli pewnie tam w tym moim laboratorium coś będę mógł sobie z tym porobić. A więc na pewno skorzystam w przyszłości. A jak na razie biegnę do punktu szybkiej podróży. Iść do tego grobu. Też właśnie dzisiejsza misja będzie miała coś wspólnego z tymi mutagenami. Nie wiem, jakoś. Pozwoli to przeprowadzić kolejną przemianę Geralta w jakby jeszcze silniejszego z jakimiś dodatkowymi zdolnościami, no więc bardzo ciekawie. No dobra, no to trzeba już tam sobie chyba podbiec. Cmentarz za murami. Na tym cmentarzu chyba nie byłem jeszcze ani razu. Coś tak mi się wydaje. Ale za to jest tu jakiś ukryty skarb. Można go wziąć. O nie, wielka szkoda, że mój miecz nie ma wrzuconego tego młynka ulepszonego, bo naprawdę gigantycznie dużo daje. Dobra, wezmę sobie ten skarb. Aha, list i ten. Dobra. To jeszcze szybko po ten skarb polecę i wracam do tego zadania. Bo to jest tutaj niedaleko, sobie jeszcze zbiorę fajnie. A zobaczcie, czy to jest zadanie poboczne? Nie, poszukiwanie. A, to będzie szybkie. Tutaj to widzę jakieś krypty poważniejsze. Coś tu możesz. Aha, podpal. Bo tu jest kupę tych świeczek. Ale nie no, krypty tu są olbrzymie. Trochę jak się z nich wydostanę. No i jeszcze jakieś rabusie. Te spodnie? Gdzie jest ten skarb? Nie wiem, to chyba to. Też nie to? O, to to było. Jakiś dziennik, schemat. Uuu, 397 nowigradzkich koron. To było warto, porządny skarb. Jeszcze jakiś
przedmiot magiczny. Zobaczę ten miecz, tylko mam teraz gigantyczne obciążenie. Spodnie od razu wywalam, od razu. Miecz. Myślę, że też będzie trzeba kurczę go wywalić, bo naprawdę bardzo dużo waży. Tylko nie wiem, który. Chyba ten, bo on 545 to. O, i dobra, teraz będę mógł biegać normalnie. Jest dobrze. Aha, i mam na własną rękę sobie wyjść teraz z tych krypt. No super. Gdzieś wyszedłem, ale gdzie indziej zupełnie. Ale całe szczęście nie było ciężko. Dobra. Wracamy do tego zadania pobocznego. Oczywiście przemiana szybko, a nie. Tutaj za bardzo odbiegłem od tematu. Dobra, i szukamy jakiegoś grobu. Musi oczywiście się świecić na czerwono coś. A może trzeba czytać tylko jakoś opisy tych grobów? Profesor. To tu, aha, od razu. Wybawienie nie leży w Walneru, tylko w naszych sercach. Chwała nie będzie tego. No i zobaczmy. To by było na tyle, jeśli chodzi o dziennik profesora. Wygląda na to, że nie tylko ja o nim wiedziałem. Powinienem się tu rozejrzeć. Trzeba się tu rozejrzeć. Profesor raczej nie pomoże mi w poszukiwaniach. No, na pewno. Ale są jakieś ślady. Wąskie, płytkie, czyli to był ktoś lekki, pewnie kobieta. Ciekawe, dokąd prowadzą. Zaraza, ślad się urywa. Ciekawe, czy ten, kto okradł grób, dowiedział się więcej niż ja. Więcej się tu nie dowiem. Musi mi wystarczyć mapa, którą dołączyła Triis. No i napis z nagrobka. Wspominał Eliren i o Dolnevde, Dolinie Dziewięciu. Na mapie, którą przysłała Triis, sprawdź lokalizację Nevade, czegoś takiego. Tylko, czy ja tą mapę znajdę, bo ja od tego czasu zapewne miałem kupę innych, tutaj ważniejszych rzeczy. Znaczy nieważniejszych, tylko innych papierków. Stara mapa tu są. To nie wiem, czy to czy nie. Tu są jakieś mapy. To nie ta. Też nie, też nie. A to są już stare mapy. To nie może być to. Kartka papieru. No i gdzie jest to od Triss? Aha, tu po lewej są przedmioty fabularne. Tak już to tutaj.
Ale dalej nie widzę tej mapy od Tris. Muszę chyba spokojnie wszystkie te po lewej przejrzeć. Przedmioty fabularne. Co to było? Nieprzetłumaczony schemat na rękawice. List od Tris. To obok niego może będzie mapa od Tris. Akt własności kodu. Bianko i tyle. Nie wiem, może się zaliczyło. Mapa wskazuje na miejsce, w którym teraz płynie do są. Aha, była ta mapa już. Czyli pewnie na początku tę mapę już zobaczyłem. No i dobra, tutaj muszę się udać. To poprzez cmentarz Mère Lachaise sobie skrócę tą drogę. Chociaż... No, od tego cmentarza to już jest na szczęście niedaleko. Jest jakieś wejście rzeczywiście tutaj pode mną. I nawet piszę, poszukaj wejścia do laboratorium i od razu się samo wejście pojawiło, przechodząc na górze. Spróbuję uciec tym utopcom szybko. O nie, jak on mnie zaatakował? Boże, czemu te utopce musiały zaatakować? Obym im uciekł teraz. Dobra, trzeba wypłynąć na powierzchnię. Co, to nie to wejście? Nawet nie gadajcie. Szkielet. Tylko srebrny pierścień miał ze sobą. Tutaj kolejny szkielet. O, znowu tym razem złoty pierścień. A tu utopce. Najgorsze jest to, że one tak atakują ostro jeszcze. A tu nie ma jakiegoś... No nie ma nic. Naprawdę trzeba szybko na powierzchnię. Szybko. Umrę. Umrę. Nie da się wyjść. Jedzenie nie pomaga. Jest. Udało się. Jaki cud szczęścia. Niebywałe. Że to się udało. O nie, najgorzej utopcy jeszcze mnie atakują znowu. Muszę wypłynąć na powierzchnię, wyjść i koniecznie, ale to koniecznie muszę się pomedytować. Mogę? Do poranka, bo w takich ciemnościach to ja tego robić nie będę. Dobra, jest poranek, wreszcie słonecznie. Fajnie widok na zamek stąd jest. Powinno być już dużo lepiej, w to co teraz było, to było okropnie. Jak nie mogłem jeszcze wypłynąć, bo się bałem, że jeszcze umrę i mnie wywali nie wiadomo gdzie. O ile florenów, naszyjniki. Ile ja się dzisiaj wzbogacę. Ale te utopce mnie denerwują. O, jakieś znowu floreny. O, jakiś rogatek.
Ale wejścia nie widzę. Aha, bo tam jest. Dobra, tylko trzeba zaczerpnąć powietrza na maksa. Teraz już mi pokazuje konkretnie, gdzie płynąć. O, jest! Jeszcze jest teleport. No nie. Geralt powie, że nienawidzę postali, to teraz na pewno. Na pewno tak będzie komentarz. O nie, no co się stało? Co się właśnie stało? Geralt się zachowuje, jakby był pod wodą. Coś się zepsuło wszystko. Myślę, że trzeba zrobić tak. Aha, nie mogę nawet wejść w menu. Nic nie mogę zrobić. Dobra, w tym odcinku to jest wszystko. Ja na szczęście jestem w tym miejscu, zresetuję grę, naprawię i będziemy badać laboratorium profesora w następnym odcinku. A w tym to już jest wszystko, jak widzicie, tak to wygląda i cześć.